Raz. Halleluja! Witamy Was, drodzy Państwo. Chcemy, żebyście się zatrzymali przez dosłownie 2-3 minutki. I ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć o prawdziwym, żywym Bogu. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak ja Go osobiście spotkałem w moim życiu. Wiesz, ja byłem człowiekiem religijnym. Chodziłem do kościoła, jak większość osób w tym kraju. Myślałem, że jestem porządnym człowiekiem. Wszystko miałem w swoim życiu. Niczego mi nie brakowało. Ale wiesz, ja w moim życiu nie widziałem szczęścia. Nie wiedziałem, dokąd ja zmierzam w swoim życiu. Kilkakrotnie chciałem popełnić samobójstwo. Krzywdziłem innych ludzi. Przeklinałem Boga. Nienawidziłem Boga. Nienawidziłem wszystkiego tutaj na ziemi. I chciałem już skończyć ze swoim życiem. Przyszedł taki dzień, że usłyszałem Ewangelię na ulicy. Usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że to nie jest religia, że to nie jest tradycja, że to nie są obrazy, że to nie jest system jakiś zasad czy reguł. Ja chciałem przez swoje życie wypełniać 10 przykazań. Ja myślałem, że przez moje dobre uczynki wejdę do nieba, ale przeczytałem Słowo Bożym, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę i jest to Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubić. Ta informacja, ta dobra nowina trafiła do mojego serca i powiedziałem: Boże, Ty jesteś realny, to przyjdź do mojego życia, przyjdź i zbaw mnie. I On przyszedł. Ja uwierzyłem w to, że On umarł za moje grzechy. Ja zawołałem do Niego i powiedziałem: Jezu, ja przychodzę do Ciebie, ja przyjmuję Cię jako swojego Pana, zbawcę mojego życia. Moje ego było moim Panem i gdy się rodzisz na ziemi, Twoje ego jest Twoim Panem. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że musisz się narodzić na nowo. Każdy człowiek, który przychodzi tutaj na ziemię w łonie matki, jest nienarodzony. Dlatego Słowo Boże mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby odziedziczyć Królestwo Boże. I nieważne, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy jesteś złym, nieważne, może masz wszystko w życiu, może masz dobry dom, dobrą pracę, dobrą firmę, wszystko masz, co niczego Ci nie brakuje, ale jednego Ci brak. Musisz pojednać się z żywym Bogiem, musisz uwierzyć w to, że On umarł za Twoje grzechy, że On zmartwychwstał. I to nie na poziomie teologii, rozumu, ale przyjmij to, uwierz w sercu swoim, że Chrystus został wzbudzony z martwych. Przyjdź do Niego dzisiaj. On nie jest jakąś religijną postacią. Ja myślałem, że Chrystus jest gdzieś daleko, gdzieś w galaktykach, ale nigdy nie słyszałem o tym, że On jest realny pod postacią Ducha Świętego tutaj na ziemi, że gdy Go zawołałem, moje życie się zmieni. Ja Go zawołałem i Słowo Boże nam mówi, że nim wezwiesz imienia Pańskiego, będziesz zbawiony. Słowo Boże nam mówi o prawdziwej miłości Boga do człowieka. Dlatego Słowo Boże mówi, że Bóg tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dziś jest dzień, kiedy możesz się z Nim pojednać. Przyjdź dzisiaj do Niego, zaufaj Mu z całego swojego serca. Oddaj dziś Mu swoje życie. Dziś jest ten dzień, kiedy tutaj modlimy się o chorych, uwalniamy z niewolonych. Jeżeli masz jakąś chorobę, jeżeli masz jakieś zniewolenia, przyjdź dzisiaj tutaj do nas. Tutaj manifestujemy moc żywego Boga. Nie tylko mówimy, ale manifestujemy moc Boga żywego, który jest realny, który jest prawdziwy. A więc dzisiaj, przyjdź dzisiaj tutaj do mnie. Będę się o Ciebie modlić. Będę manifestować moc żywego Boga do Twojego życia. Diabeł nie musi cały czas Ciebie dojeżdżać. Nie musi ten świat Ciebie dojeżdżać. Możesz być ponad tym wszystkim. A więc dzisiaj pojednaj się z Bogiem. Przyjdź do Jezusa. Uwierz w Niego. Oddaj Mu swoje życie. Jest osoba na tym miejscu, która w prawej kolanie masz i boli Cię prawe kolano, jeżeli chcesz przyjść tutaj do nas. Masz jakieś śruby wkręcone w kolanie, przyjdź tutaj do nas, jeżeli Ty jesteś tą osobą. Jeśli o Ciebie modlić, zostaniesz uzdrowiona w imieniu Jezusa. Amen.